Minęło już ponad tydzień roku 2024. Dziękuję za każdego z Was, który mnie tu ogląda, subskrybuje czy daje komentarze i łapki w górę. I będę bardzo szczęśliwa, jeżeli zostaniecie tu ze mną na kolejny rok. Początek nowego roku przyniósł nam nową pogodę, ponieważ ostatnio cały czas było około 3 stopni na plusie, to pewnego dnia nagle zaczęło sypać śniegiem i postanowiłam trochę poszaleć i wyjść wieczorem do ogrodu i trochę się zabawić. Przez całą noc sypał mocno śnieg i zobaczcie, jaka piękna jest aura na zewnątrz. Kolejne dni przyniosły dużo mrozu i pomimo tego, że już śnieg nie pada, to na dworze jest dalej bardzo pięknie. Nie mam jakichś konkretnych postanowień na rok 2024, ale chciałabym, aby nie był nudny i żeby działo się w nim jakieś kolejne ciekawe rzeczy, abym poznawała nowe rzeczy i żebym mogła doświadczyć nowych, ciekawych sytuacji. A przede wszystkim chciałabym rok 2024 przeżyć razem z Bogiem, bo to jest najważniejsze i pomimo tego, że z pewnością w tym roku natrafię na jakieś kolejne przeszkody, kolejne złe chwile, to jeżeli będę z wszystkimi problemami zwracać się do Boga, to wszystko pójdzie tak jak powinno, bo każdego dnia życie z Bogiem jest o wiele łatwiejsze. Pamiętacie, jak przed świętami robiłam ciasto na dojrzewające pierniczki? A więc leżało ono przez 4 tygodnie i potem rozwałkowałam je, wykroiłyśmy ciasteczka, upiekłam je i wyszły bardzo dobre. Są one dużo inne niż takie zwykłe, kruche pierniczki, bo są one takie mięciutkie i naprawdę bardzo dobre i z pewnością zrobię je jeszcze raz. To była świetna zabawa. Gdy były jeszcze wolne dni pod koniec tamtego roku, zaczęłam robić stół oraz krzesła do nowej makiety. I teraz, gdy będą ferie zimowe, myślę, że całkiem ją skończę i zacznę robić animacje razem z tymi meblami, a także z wykorzystaniem wełny czasankowej. Jesteście ciekawi, jak to będzie wyglądało? A może chcecie tutorial, jak zrobić takie ala drewniane meble? Po mroźnym spacerku dobrze jest się wygrzać przy kominku. Dajcie znać w komentarzach, jaka aura jest u Was na zewnątrz. Nie zapomnijcie też dać łapkę w górę, a jeżeli tego jeszcze nie robicie, to zasubskrybować mój kanał. Widzimy się niedługo. Pa!